Stary. Siema, siema Paweł, wszystkiego najlepszego, a złożyłeś Małyszowi życzenia. Kurde, nie przedaję. Symbolami. Ale coś, zobacz tego starego, to wcześniej go witałem, także ja wiem. Dobra, obejdźmy tego starego, Samuraja Jacka. I pytałeś mnie przy okazji, czy ja zrobię z nim cross albo coś. Zobaczę, jaki on ma w ogóle content, jaki ma styl prowadzenia kanału, czy to po prostu się wpasuje w moje te... No, wiecie, o co chodzi. Dawno, dawno temu w odległej Rosji Radzieckiej na świat przyszedł jeden z najwybitniejszych reżyserów współczesnej animacji. Chyba mam też Ewę. Nic się chyba w jego życiu nie zmieniło od odcinka pierwszego, więc zamiast na twórcy skupmy się na tworzywie. W sensie na tym, co stworzył. A popełnił on w 2001... W 2001... Na początku 21 wieku... Ja też tak mam, jak czytam sobie to, co napisałem. ...był Samuraja Jacka. I dopiero jakiś czas temu zdałem sobie sprawę, jak kozacki jest koncept tego serialu, żeby wysłać typowego samuraja z... Kiedy były samuraje? 6, 8 wiek? Samuraja z 7 wieku naszej ery i wysłać go w przyszłość. To jakby wziąć rycerza i wysłać go dawno, dawno temu do odległej galaktyki. Chyba jeszcze nikt czegoś takiego nie wymyślił. Trzeba to patentować. To też jest dobry motyw, żeby obejść cenzurę, bo Jack może sobie wszystkich rżnąć dookoła. To nie miało tak zabrzmieć. Znaczy się, no, intensywnie korzysta z tego swojego nożyka, a ponieważ jest to przyszłość i roboty, to jucha się nie leje. PG 13 approve. Ciężko było nie słyszeć, że po dość długiej przerwie wypuścili bardzo przyzwoity reboot, ale my zerknijmy na original series. Po tym przydługim, aczkolwiek niezwykle merytorycznym wstępie zapraszam Państwa na 11. Kolejny. Na 11 odcinek programu kreskówki, które oglądałem za dzieciaka, aczkolwiek nie pogardzę również nowszymi produkcjami lub tytułami zaginionymi w odmętach przeszłości. Fajny tytuł. Rozdział 2. Dzisiaj na tapecie Samurai Jack. Zapraszam. Ile ma Miedziński lat? Bo strzelam, że ma tak... 26. Chciałem zobaczyć w pierwszym odcinku, jakim cudem Jacek znalazł się w przyszłości, kim jest Aku i w ogóle, ale przypomniało mi się, że przecież oni nam to przypominają za każdym razem w czołówce. Dawno temu. Mam spowolnić? Przecież to jest mimo wszystko wolno. Mów ekstra! Na imię ja, Aku, ekstra! Władca ciemności, rozpętałem ekstra zło. Ale ekstra! Wojownik samuraj, władający ekstra! Mieczem wystąpił przeciwko mnie! O, skoro widzimy młodego Jacka, to możemy przy okazji obalić aż dwie teorie z dwóch kreskówek jednocześnie. A mianowicie to, że profesor Atomus z Atomówek jest tym oto samurajem i to tutaj to jest jakaś postapokaliptyczna przyszłość miasta Townsville. Coś wam pokażę. coś wam pokażę. No proszę, ciekawe. Wymyślacie takie teorie, to chociaż się postarajcie. Chociaż troszeczkę. Dobrze. Bo przepraszam. Napiszę mu, przepraszam. Okej. Okay. Pierwszy odcinek i już wiemy, że to gówno prawda, bo siły młodego Jacka i tyle w temacie. Mi to walony. Przejść do serialu właściwego, w którym to styl Tartakowskiego miażdży system. Facet zawsze wydawał mi się taki troszeczkę kubrikowski. Najbardziej charakterystyczne elementy wyśmiał w sumie Kaczor Dodgers, więc dajmy temu spokój. Nawet nie wiedziałem, że była parodia Jacka w Dodgersie. Polecam tego Kaczora. 7, 8 na 10. Ojciec Jacka opowiada mu historię, jak to nie pokonał Aku, jak to ujął. I przy pomocy magicznego miecza demony Aku zostały wdeptane w ziemię na zawsze. Szkoda, że Aku o tym nie wiedział, bo... Powróciłem. No właśnie. Zawsze bądź czujny, mój syn. Ojciec, na co mi to pokazujesz? Przecież ja nic nie widzę. Chociaż wraca ktoś, kogo nie da się nie zauważyć. Aku! Akuku!
Czyli ludzie od niepamiętnych czasów byli tacy głupi wobec niezbadanych mocy. W kosmitów atomem, w pradawne demony strzelają z łuku. It's not super effective. W razie Aku zbić szybkę. Matka ojca Jacka wysyła go, jak się za chwilę okaże, na jakieś szkolenia na wojownika. Coś w tym stylu. Babcia, ale ja nie znam tych ludzi. I pozwiedzał sobie świat, był u jakichś mnichów, u Putina i wraca rozdupcyć Aku. Najpierw demony. To nie jest magiczny miecz, to jest ten nóż, co go polerował ten gościu od kotów. Ciekawe, czy moje noże też tak potrafią. Chciałem przykleić sobie plaster na palec w ramach sketchu, że niby się tam ucięłem czy coś i że nie było w mieszkaniu nożyczek, to jak ostatni debil ciąłem plaster nożem i nie tnijcie plastrów nożami. Jacek po podróży odnajduje ojca i oczywiście ten zamiast mu powiedzieć, jak pokonać władcę ciemności, to jest jakaś gadanina o odnajdywaniu siebie i w ogóle. Udaje mu się odnaleźć Aku. Aku! Co się drzesz? Przecież obok stoję. W epickiej walce, w której Aku przemienia się, mam nadzieję, że nie skończy się to jak w innych kreskówkach z mackami. No nie kończy się, bo ten wysyła go w przyszłość, jak wiemy, z czołówki, jakby nie mógł od razu, tak? No i mamy taką typową, troszeczkę mroczną przyszłość. Taki piąty element, Blade Runner, no ładnie to wygląda. No cyberpunk ogólnie. Dowiadujemy się, że Jack właściwie nie wiadomo, jak ma na imię, bo jest to tylko ksywa, którą mu nadały jakieś cwaniaki z przyszłości. Ktoś to kapitalny popisi! Bob, a przecież Jack rykoszetował koncertowo! Tak, a potem jak Jack wyciągnął ten scyzor, rach, ciach, ciach! Jak widzimy, Aku nieźle się tutaj urządził, a Jack nie ogarnia i idzie odświeżyć się w barze dla dozwolone od lat 13. Całe szczęście, że ma trzy oczy, bo w tego typu barach kosmitki mają co innego trzy. Odsyłam do pamięci absolutnej. Psy zagadują naszego kojarzę to. I wiem, że są różne wizje przyszłości, ale jeśli chodzi o gadające psy, to jestem bardziej skłonny uwierzyć w inną wersję. Gdzie są moje jądra same? Okazuje się, że wszyscy mają wspólny interes, żeby dowalić Aku i no już dobrze wiemy, że nic mu nie zrobią, bo będzie napierdalanka przez cały odcinek i tak wygląda początek przygód Jacka. Dalej mamy drogę Jacka, jego poszukiwania i ogólnie dziwna chronologia jest w tym serialu. Jakby Gendy wiedział, że po 20 latach przyjdzie mu to dokończyć. O, szczyt, cwaniaku jeden. Dużo jest spoko odcinków. Ten dwuczęściowy ze Szkotem zawsze mi się wydawało, że kończył sezon, ale jednak nie. No, on był fajny. Z lepszych to ten, gdy Jack poznał laskę, która okazała się na końcu być Aku. Aku! Kuku. Przypomina mi o mojej byłej, która też okazała się być pradawnym demonem siejącym chaos i zniszczenie. Od tej pory nie korzystam z Tindera. Sezon skończyli nic nie wnoszącym odcinkiem z jakimś dzieciakiem, ale my przyjrzyjmy się bardziej wdzięcznemu tytułowi Jack kontra Aku. I w tym jakże epickim odcinku, gdzie dojdzie do ostatecznej konfrontacji, walki tysiąclecia, Aku zamawia pizzę. Też bym zjadł jakąś. Tak, chcę zamówić. Znaczy się jakieś roboty płatnych zabójców, ale widząc to wyjęte z kontekstu, zawsze myślałem, że chodzi o pizzę. No i średnio mi to idzie. Pradawne zło nie mogło się domyślić, żeby wysłać najlepszego łowcę nagród, Boba Fetta. Nie było tematu. Aku postanawia w końcu ruszyć swoją demoniczną dupę i ten monolog. Swoją drogą napiszcie czat, jaka jest wasza ulubiona pizza. Bo nie pamiętam, skoro był temat pizzy. Główny zły miał do siebie tyle dystansu. Obaj wiemy, co się stanie. Ty zamachniesz się mieczem, ja odfrunę i pewnie powiem coś w rodzaju: wrócę tu, samuraju! I zniknę za horyzontem i nie zobaczymy się znowu przez jakiś tydzień. Nirf, Wulfi, bandujemy hawajską. Będzie się to powtarzało stale od nowa.
To żeś podsumował. Nie wiem, co z tym faktem zrobić. Gdyby złoczyńcy mieli takie monologi w innych kreskówkach. Wiecie, dzieciaki, w sumie wiem, co wy z innymi odwalacie. Ja żartowałem, NIRF, kurde! No, robię to, bo mam jakiś średni interes w tym. Ściągniecie mi maskę, ja za chwilę powiem, żeby mi się udało, gdyby nie wy, wścibskie dzieciaki. Chyba po robocie, co? No, wracamy do domów, czy co? Ja wracam z dawne! I nawet odwieczni wrogowie mogą się jakoś dogadać, bo umawiają się na walkę bez żadnych nadprzyrodzonych mocy. No i druga... Przepraszam za NIRWA, chłopaki. Sama walka, więc nic tutaj więcej... Nikt się nie zna na żartach. Co? Aku przegrywa, bo w ludzkiej postaci nie jest już taki cwaniakowaty. Zaczyna oszukiwać, ale oszust daje się oszukać. Raz na... Co? Podruba! No i co ma zrobić Aku w takiej sytuacji? Ucieka w swój najbardziej oklepany sposób. Wrócę tu, samuraju! Jeszcze tu wrócę! Ej, taka ciekawostka, jak byłem mały i to ten moment wleciał. Nie wiem czemu, ale ja tu zawsze słyszałem prawdziwy brat Samuraj Jack. Wy też to słyszycie? Puszczę wam jeszcze raz. Ja tak zawsze to słyszałem. Zatem obejrzeliśmy właśnie Samuraja Jacka Original Series i no porządna, sztandarowa robota Tartakowskiego. Chociaż nie ukrywam, że nie wszystkim może się spodobać. Kreska i animacja. Podaj mi musztardę! No, piękne. Oj, moment. 1 zł. A obejrzysz potem tego nowego samuraja, proszę. Skoro prosisz. Owszem. Po prostu piękne. Ale tempo, w jakim to jest poprowadzone, jak mówiłem wcześniej, styl Kubrickowski, Odyseja Kosmiczna, albo troszeczkę współcześniej ten najnowszy Blade Runner. W sumie do Blade Runnera to najlepsze porównanie. Tutaj przydługie dialogi, tutaj mamy się nacieszyć ujęciami, tłami, tutaj trochę walki czy coś i wszystko na żółto. Znaczy się większość. Mam nadzieję, że porównanie było trafione i jak komuś się podobał Blade Runner, to Samurai Jack też mu się spodoba i vice versa. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątek o piątek, chyba że zapomnę albo mi się nie będzie chciało. O, moje podejście do filmów. Szanuję gościa. No. Mówicie, że teraz to słyszycie, no to niektórym mam już zepsułem. Nie mogę się tego od zobaczyć, to nie, ale od odsłuchać, no mniejsza z tym. Co